teraz, nie? Ten twój ziomek, który najbardziej imprezuje, to on by najbardziej odpinał wroty w off-seasonie. A ten, który nie imprezuje albo nie pije alkoholu, to by nie pił alkoholu, tylko by poszedł, wiesz, inne rzeczy porobił. Kultura Kolarska prezentuje cykliczny program kolarski. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Nazywamy się Paweł Bernas i Michał Kępa i tworzymy dla was cykliczny program kolarski. Program, w którym mówimy o rowerach. Wszystkim, co z nimi związanego. Bardzo ładnie to ująłeś, naprawdę pięknie, ale generalnie mówimy wam o kulturze kolarskiej, bo to jest kanał kultury kolarskiej, który oglądacie, co nas cieszy, bo mamy takie dane, twarde dane. Oglądajcie go dalej, to jest taka nasza prośba, bo ostatnio zadziałało, poprosiliśmy, żebyście oglądali. Tak, tu wywieraliśmy presję, presja zadziałała, mamy niebotyczne wzrosty. Stanowski, uważaj, bo gonimy, idziemy po ciebie. Nie wiem, czy ten kanał Zero się rozkręci. Dobra, nie reklamujemy konkurencji. Nie, absolutnie. Nie. To jest konkurencja. Kultura kolarska. Tylko kultura kolarska, tylko Bernas Kępa i Ignatowicz, bo za kamerą siedzi potężny Bieszczanin. I to dzięki niemu to oglądacie, bo jesteśmy u niego na chacie. Teraz chyba zdradziłem. Tak, i nas tu poprawia cały czas. Powiedz coś. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy. No dobrze, bez żartów, bo pierwsza minuta zawsze są żarty, ale druga minuta, proszę państwa, to jest merytoryka. O czym będziemy dzisiaj mówić, panie Pawle? Off-seasonie. O off-seasonie, to brzmi tak, powiedziałbym delikatnie, tak trochę nie wiadomo, off-season, nie wiadomo, ale to jest bardzo ważny czas w sezonie, bo to jest czas, w którym się nie jeździ na rowerze. Nie Dokładnie. Będzie dzisiaj o jeździe na rowerze w zasadzie. Dzisiaj będzie o tym, co robić, jak się nie jeździ na rowerze, ile nie jeździć na rowerze. Ile nie jeżdżą zawodnicy na rowerze i dlaczego zamiast odpoczywać biegają maratony. O wszystkim będzie. Ile to trwa, skąd się bierze, po co, dlaczego. Jak zwykle przeprowadzimy dogłębną analizę. Co robimy wtedy my, czyli ci, którzy oglądają kolarstwo zawodowe, a przez ten miesiąc, dwa nie muszą go oglądać, bo nie ma wyścigów, nic się w zasadzie nie dzieje, są jakieś transferki z grupą. Znaczy dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, ale niekoniecznie związane z jazdą. No i są przełaje, które jakby pozdrawiamy Karola Dziambora, on nam jeszcze pewnie kiedyś przyjdzie i opowiada wszystko jeszcze raz o przełajach. Streści nam sezon. W przełajach jest długi off-season, trwa 10 miesięcy. Tak, to prawda, oni mają fajne życie. No, głupie żarty. Bernie jeździ cały rok na przykład, bo jak ma off-season jeden, to wchodzi w drugi season i tak się to wszystko... Czasem tak bywa. Zazębia. No dobrze, to jest... Generalnie kolarstwo jest sportem, który można uprawiać cały rok. Natomiast przychodzi moment, w którym się kalendarz wyczerpuje. On się zaczyna coraz szybciej z każdym rokiem tak naprawdę, tak jakby tak szeroko na to patrzeć. Tak, znaczy zaczyna się zawsze w Australii Tour Down Under, tak, ale, często było tak, że tam się jechało jeszcze na takie późne wakacje, to sobie kiedyś zawsze... Kiedyś się w ogóle nie jeździło, no bo kiedyś Tour Down Under jest od etapu World Touru mniej więcej wyścigiem. Tak, ale wcześniej i tak tam i tak jeździli. No i ścigali się Australijczycy z grup zawodowych, więc to był zawsze dobry wyścig. Niemniej jednak on otwierał sezon i potem była taka luka do kolejnych jakichś, powiedzmy, istotnych startów, a teraz zdecydowanie więcej pojawia się już wyścigów takich, że tak naprawdę no, od początku stycznia ci, którzy zaczynają kalendarz, już muszą być w pełnym gazie. Tak, a kalendarz się kończy, przypomnijmy, w październiku. No to jeszcze, tak. No do połowy. To się ciągle wszystko zmienia, zazwyczaj, jak w każdym sporcie jest tendencja, żeby wydłużać. Ale taki listopad jest bankowo, że się nic nie dzieje. Mhm. No i wiadomo, nie dla każdego kończy się ten w październiku, nie każdy kolarz jeździ do końca października, ponieważ jest grupa, w grupach World Tourowych, bo o tym rozmawiamy, mają szeroki skład, więc tym składem sobie rotują. Poczekaj, to ja tylko ci bo za chwilę do tego dojdziemy, bo dzisiaj ta rozmowa będzie, znaczy ten program będzie trochę wyglądał tak, no jak wiecie, mamy jednego kolarza zawodowego z doświadczeniem na wielu poziomach kolarstwa zawodowego i macie gościa, który po prostu ogląda i czasami jeździ na rowerze. No więc ja będę z tej pozycji amatora cię przepytywał o to, jak to wygląda u zawodowców, a na sam koniec odpowiemy sobie też na pytanie, jak to wygląda u amatorów, czy też jest off-season i u kibiców w gruncie rzeczy, no bo wszyscy z kolei jesteśmy kibicami, czy kibic ma też off-season, w jakimś sensie ma, traktujemy jako bazę kolarstwo szosowe, no bo rzeczywiście w przełajach jest na odwrót, tak. Chyba, że jesteś Mathieu van der Poelem, Tomem Pidcockiem albo Woutem van Aertem, no to wtedy... Ale oni dalej mają swój
off-season krótszy, no, ale... Krótszy, parę dni. Tak. Ale dobrze. Kolarstwo zawodowe, jak powiedzieliśmy, kalendarz się kończy mniej więcej w połowie października. Nie dla wszystkich, ale dla większości. Zaczyna się w styczniu. Co się dzieje, jak jesteś kolarzem zawodowym, przychodzi październik, połowa października? Jak to zazwyczaj standardowo wygląda? To jest dosyć indywidualna kwestia. Ja zawsze robiłem tak, że powiedzmy, żeby uprościć, bo jak już naprawdę niewielu zawodników z tych World Tourowych drużyn ma jeszcze ten kalendarz, bo to generalnie jest tak, że to powiedzmy grupa tam 10 zawodników jest, tak uogólniając, dostępna na te październikowe wyścigi, oni to mają wpisany w kalendarz, oni sobie rotują to między sobą i jeżdżą, natomiast no powiedzmy 20 zawodników z drużyn już raczej ma zakończony sezon, więc żeby upraszczając, powiedzmy, że kończymy sezon z końcem. Ale ja przepraszam, że dopytam, ale to jest serio tak, że już na początku sezonu jest wybierana grupa 10 gości, którzy jeszcze w październiku będą musieli jeździć? Tak, tak. No ale wiadomo, że oni mają tak ułożony sezon, żeby ten październik to nie był ich kolejnym sezonem. Ale jest to taka jakby trochę serio podgrupa w każdej grupie kolarskiej. To generalnie jak się tak, jak się... Ma ten taki bonus do wyjeżdżenia, że musi jeździć w październiku. No to nie, to raczej się tak nie traktuje. To po prostu jest układany tak kalendarz i wiadomo, że ci, którzy mają w październiku te starty, to wcześniej mają trochę więcej luzu, oni nie wiem, nie pojadą w WLT albo pojadą w WLT, bo tak lubią, ale znowu będą mieli długi jakby okres do tego momentu, jak zaczną się ścigać od WLT, że tam mają czas na przygotowania, więc to po prostu jest kwestia dogadania. Dużo jest wyścigów we Włoszech, więc często Włosi chcą w ogóle te wyścigi jechać, te klasyki na przełomie września właśnie do października, więc generalnie od początku sezonu raczej wiadomo, kiedy się skończy ścigać. Więc powiedzmy, że dla mnie na przykład ostatnio tak miałem, że skończyłem sezon tam na przełomie września, października, początkiem października, więc do końca października robiłem sobie takie roztrenowanie, czyli jak miałem ochotę wyjść, bo była ładna pogoda, pogóra, tak, ładna pogóra to jest po jak jest ładna pogoda i chce się pojeździć po górach. Tak, pojeździć. Tak. I totalnie bez planu treningowego, bez żadnych rozpisek, na takiej zasadzie, że dobra, jest ładnie, mam ochotę pojeździć sobie. A to w ogóle musi być rower? Ja robię zawsze tak, że takie zejście z objętości robić na rowerze. I to tak płynnie przechodzi z takich 5 treningów w tygodniu do takich 3-2 na koniec i potem robiłem, czyli to tak mi miesiąc mijał na takim spokojnym roztrenowaniu i taką zabawą bardziej, że... No ale na rowerze. Tak? Na rowerze, tak. I potem, ale w tym czasie jak na przykład, nie wiem, moja kuzynka zadzwoniła, czy chce iść pograć w tenisa, to sobie szedłem iść, jak już szedłem pograć w tenisa, no bo wiedziałem, że to już nie wpływa na mój performance na rowerze, bo ja nie muszę się już dobrze czuć na rowerze, tak? Tak samo tutaj życie towarzyskie też może ożyć na nowo, bo dalej to nie wpływa na nasz... My nie musimy być dobrzy na rowerze wtedy. Mamy po prostu się poruszać, to jest zdrowo jakby płynnie zejść z obciążeń. I potem robiłem sobie takie 3 tygodnie, że faktycznie w ogóle nie jeździłem na rowerze. Nie wsiadałem na rower. I to jest zawsze tak, że po to mniej więcej... To jest najdłuższy okres, jaki tak. Kolarz w sezonie nie wchodzi na rower? Tak, ale to jest jakby to jest takie indywidualne u mnie i to zazwyczaj wyglądało tak, że po 2 tygodniach już naprawdę ciągnęło mnie na rower, więc dawałem sobie jeszcze tydzień, żeby się tak... żeby przeciągnąć to o tydzień, żebym już był tak głodny i żebym miał takie poczucie, że dobra, już przegiąłem z tym off-seasonem. I rozumiem, że to jest tak naprawdę szczyt off-seasonu, te 3 tygodnie, kiedy w ogóle tak, nie widzisz na tak, rowerze. Ale powiedz mi, to jest u ciebie tak było i większości twoich kolegów też? Czy są tacy, którzy nie mają w ogóle takiego... Są tacy, którzy sobie robią, nie wiem, 3 dni bez roweru i to wymuszone, bo akurat wracali po prostu z jakiegoś wyścigu. I to jest jedyne 3 dni w sezonie? Tak, są po prostu kolarze, którzy cały czas jeżdżą na rower. Są tacy, którzy na przykład przez 1,5 miesiąca nie wsiądą na rower, więc to jakby, tak jak mówię, to jest bardzo indywidualne i tutaj musimy sobie, każdy ma swój złoty środek. Ja osobiście nie... Jak tam byłem młodszy i robiłem sobie tak, że naprawdę nie wiem, miesiąc nie siedziałem na rowerze, to odkopywanie się z tego, dochodzenie do jakiejkolwiek formy takiej przyzwoitej, to była dla mnie droga przez mękę, więc tak to sobie skróciłem właśnie, żeby płynnie schodzić z obciążeń i nie przekraczać jakby tych 3 tygodni. Te 3 tygodnie u ciebie to jest 3 tygodnie w ogóle bez sportu?
Nie. Ale musi być sport, czy może? Nie, może być. W sensie, ale czy może być wiadomo. Inaczej, czy ty możesz 3 tygodnie leżeć? Może tak zapytam. A to ja bym nie. No tak, ale czy w ogóle. Nie, kolarz, no leżenie to. Wyobrażasz sobie, że kolarz zawodowy przez 3 tygodnie jedzie. Wyobrażam, no są. Jedzie na. Są kolarze, którzy. Wyspy, jedzie na wakacje, tak. Przez 3 tygodnie je i pije. Są kolarze, którzy potrafili między sezonami tyć po 8 kilo na przykład. Mhm. I potem. Ale to wynikało z tego, że po prostu nic nie robili 3 tygodnie, czy po prostu przestają, tak. Zarzucają dietę i na przykład. No i to jedno i drugie, no bo jak nie, siłą rzeczy, jak jeździsz normalne obciążenia, no to nie przejesz tyle, tak, żeby przytyć 8 kilo. Więc to jest tutaj jest. Tak to wygląda idealnie. W tym roku na przykład miałem tak, że w październiku na początku skończyłem sezon i pokryło mi się to z chorobą, czy takim w ogóle słabym samopoczuciem, i to na mnie wymusiło już, że. Jakby jest listopad i ja już czułem, że miałem takie poczucie pod koniec października, że już za dużo nic nie robię. No i teraz od początku listopada zacząłem jeździć. I tak sobie myślę, że w sumie to nie wiem, po co jeżdżę teraz, bo do sezonu, o ile w ogóle zacznę, bo nie mam na razie kontraktu. Do tego przejdziemy. Jeszcze jakby kawał czasu. Ale no już nie potrafię sam ze sobą wytrzymać w domu na kanapie, więc zaczynam się aktywować. I tak właśnie w tym roku mi się przesunął ten off-season słynny. No, ale to jest czas generalnie, żeby nadrobić na pewno towarzyskie rzeczy, na pewno nadrobić rzeczy administracyjne, bo nie ogarniam życia. Wielu kolarzy. Płacą podatki zaległe. Tak, wielu kolarzy. Dowód osobisty na przykład. Nie, paszport wyrabiają. Tak, dokładnie takie rzeczy. No tak, pójść, sprawdzić, ile tam mandatów jest do zapłacenia za parkowanie i otworzyć skrzynkę na listy. To są takie rzeczy można jak nadrobić. Jak z dachu cieknie, to wtedy się też tak, skosić trawnik drugi raz w roku. I coś przy domu zrobić. Nie, serio, to jest czas na ogarnięcie takich tematów i powiedziałbym, że one wtedy mają priorytet, że jeżeli mam ochotę sobie pójść na rower w tym takim roztrenowaniu, ale wiem, że mam coś do zrobienia, to wolę to zrobić. A jak ty mówisz o tym, że to są kwestie indywidualne, to one zależą od powiedzmy twojego widzimisię, czy od twojego porozumienia z trenerem, który cały czas powiedzmy to trzeba myślę, do tego. Cały czas ma nad tobą pieczę, tak? To nie jest myślę tak, że ty sobie przez miesiąc czy przez 3 tygodnie urywasz kontakt, bo nie chce ci się coś zrobić z tobą. No, w tym roku rozumiem, że tak przykładnie jakby. W tym roku pierwszy raz doprowadziłem do sytuacji, że Kuba, trener mój, sam do mnie zadzwonił, bo już się tyle nie odzywałem. Ale to oznacza, że on ten sam. Tak, on musi wiedzieć, co robi jego zawodnik, tak? Tak, co w mnie słychać w którym, ale chodzi o to, że on musi wiedzieć, że okej, te 3 tygodnie możesz nic nie robić, tak? A nie, że generalnie sam stwierdzić, że będziesz leżał, no bo na przykład zdaniem trenera jest tak, że okej, możesz leżeć, ale musisz raz w tygodniu wyjść na rower na przykład. Tak? Albo jest tak, żeby, że no ja już z Kubą pracuję 12 lat, więc jakby no, u nas pewne rzeczy bez dyskusji się po prostu odbywają, ale powiedzmy, że doszliśmy z czasem sobie, to nie jest tak, że ja od nie wiem, 22 roku życia to już mam wymyślone, jak sobie periodyzuję sezon i tak dalej, tylko no ja do tego doszedłem, tak, że było na zasadzie, że dobra, to w jednym roku potrzebowałem, bo czasem jest też tak, że na przykład dłuższy off-season wychodzi przez to, czy jakby taka dłuższa niechęć do jazdy na rowerze, przez to, że był tak intensywny sezon, że siłą rzeczy się chce dłużej od tego odpocząć. No i robisz to, bo w tym momencie po sezonie jesteś zmęczony, potrzebujesz tego odpoczynku, ale potem się okazuje, że żeby odpalić się na nowo, no to myślisz sobie, dobra, za rok to nie zrobię tak samo, bo się w grudniu źle z tym czułem, I to jakby rzutowało na to, jak wracam do formy. Są trenerzy, którzy bardzo nie lubią off-seasonu i zawodnicy wymuszają na nich, a są, wiesz, to jest wszystko kwestia ale właśnie. Rozumiem, że są też tacy, którzy zmuszają, którzy mówią, dobra, ale ty musisz teraz odpocząć po to, bo Tak. No chcę też zapytać o to, czy ten off-season jest takim. Nawet gdyby nie wynikał z kalendarza, prawda? No bo on wynika z kalendarza, tak w gruncie rzeczy. Tak. Ale gdyby on nie wynikał z kalendarza, to czy on byłby takim naturalnym zaleceniem trenera, który mówi, że kolarstwo zawodowe wymaga tego rodzaju obciążeń, że w skali 12 miesięcy to my potrzebujemy miesiąca na regenerację. Czy to też tak jest? Tak. Kiedyś tak było na pewno. No, w tym względzie, czy jeżeli może miałeś takie doświadczenie jakiegoś kolegę, nie kolarza, który w momencie, w którym wszyscy zaczynali ten off-season,
to on się rzucał na jakiś, nie wiem, bardzo poważny trening, nawet w innym sporcie, tak? Ale powiedzmy coś, co bardzo mocno... No nie, no są takie jednostki. Męczy organizm. No i on dostał oficjalne, nie wiem, z drużyny czy od trenera zalecenie, że masz spauzować, bo te 3 tygodnie to nie jest tylko po to, że po prostu się nie ścigamy, tylko to jest taki rytm treningowy i on jest potrzebny. Nie, tak oficjalnych to bym nie powiedział. Natomiast to jest, jeżeli ta osoba czuje się z tym dobrze i robiąc tak jest w stanie prezentować poziom, za który ktoś mu zapłaci, dając mu kolejny kontrakt, no to jest okej. No można się zastanawiać, czy gdyby zrobił wtedy jakby luźniejszy miesiąc, czy byłby lepszy, czy nie, ale to już jest, to ja jestem w takim wieku, że wiem, że jakby człowieka się nie zmieni. Można jakoś starać się to zrobić, ale jak 3 lata pod rząd mówisz komuś, że ma odpocząć, a on nie odpoczywa, a mimo wszystko jest na poziomie, no tak, to nie ma się... To nie zastanawiasz się już nad tym, kurczę, a jak on by odpoczął, to by wygrał WLT. No ale nie odpocznie i nie wygra WLT. To jest taki zawodnik i tyle. Więc no mega indywidualne to jest, tak jak mówię, i każdy do tego dochodzi. I to też nie jest tak, że tak jak mówię, no w tym roku na przykład sytuacja zdrowotna, nie, to brzmi poważnie, ale po prostu no źle się czułem, miałem kaszel, nie miałem ochoty jeździć na rowerze, wiedziałem, że muszę trochę zbastować, żeby się z tego odkopać i to na mnie wymusiło zmianę tego mojego jakby rytuału, co nie do końca mi odpowiadało, no ale taka była sytuacja i się w niej w tym roku, że tak powiem, odnajduję w taki sposób, że szybciej zaczynam się zbierać po prostu do jakiejś roboty, aczkolwiek... No dobrze, poczekaj. Bo dużo mówimy rzeczywiście o twoim takim doświadczeniach, ale jakie są takie ciekawe doświadczenia off-seasonowe, które zauważyłeś u innych? To znaczy to, że Michał Kwiatkowski przebiegł teraz maraton, serdecznie mu gratulujemy, a wiesz, że czas miał niewiele lepszy ode mnie, muszę ci się pochwalić. A nie sprawdzałem czasu, ale jestem słaby równo z żoną pewnie, Agatą, którą też pozdrawiamy. A może to ona go ciągnęła w sumie, właśnie, nie wiadomo, jak to było. Trzeba by przeczytać podczas kolejnego wyczerpującego tematu rzeki. Tak. Natomiast co chcę powiedzieć? Jakie są takie najdziwniejsze sposoby na spędzenie tych paru tygodni? A zaraz sobie też powiemy, co się robi po tych paru tygodniach, bo to w zasadzie, jakby tak szerzej to potraktować, to mamy off-season odpoczynek, ale potem mamy też takie zbieranie się, tak? A to zbieranie się ma różny charakter, bo ono ma czasami taki administracyjny charakter, bo jest nowy team, gdzieś się jedzie, już są jakieś takie zapoznawcze wieczorki, zgrupowania. Ale zanim do tego przejdziemy, to jakie ty widziałeś takie najdziwniejsze i najciekawsze w peletonie zachowania kolarzy w tym off-seasonie? Bo powiedziałeś, że ktoś potrafił przytyć 8 kilo, czyli co? Tak. Są goście, którzy po prostu idą w imprezę, jak rozumiem, i przez te parę tygodni... No, nie będzie chyba oglądał Richie Port, więc mogę powiedzieć, że to o nim przechodząc do CCC jakby słyszałem takie opowieści, że on po prostu kończąc ostatni wyścig po prostu odkładał wszystko i jadł Toblerone swoje ulubione, co zresztą jak ktoś śledził jego media społeczności, to był jego taki ulubiony cheat meal. No i on potrafił, faktycznie przybierał 6 do 8 kg i potem jak wracał do treningów, to po prostu jeździł po 30 godzin w tygodniu w Australii w tym i bardzo szybko schodził z tej wagi. Wiadomo, że to nie jest tak, że on nagle 8 kg tłuszczu przybrał. Bo on zawsze, przypomnijmy, zaczynał od wygrywania. tak, bardzo szybko. Ale jak on odchodził z BMC, przyjechał na ostatni wyścig, to był jeszcze wtedy Hammer Series i Hammer Series w Hongkongu nie zmieścił się w swój strój czasowy, szyty dla niego na miarę. Nie? On miał był takich, że musiał pożyczyć od większego kolegi jego strój czasowy, żeby w ogóle wystartować na ten i był w takiej formie. O tyle ciekawe, że on nigdy nie było takiego, tak jak były takie... Wokół Cavendisha, wokół Jana Tratnika. On bardzo szybko to zdobywał i bardzo szybko z tego schodził. Mówię o tym, że nikt mu nigdy nie zrobi zdjęcia, w którym wygląda na winę, krótko mówiąc, grubaska. Wiele było takich kolarzy, za którym się ciągnę, że mieli ten jakiś jeden moment w sezonie, gdzie to parę kilo się uzbierało, ktoś zrobił zdjęcie i to potem po prostu funkcjonuje jako mem przez lata. A Richiemu Portowi, jakby się okazuje, udało się przejść obok na tym Hammer Series. Jeździł na odludziu australijskim i sobie zrzucał i tam też tył. Natomiast no, dla mnie najdziwniejsze, co możesz zrobić w off-seasonie, to nie zrobić off-seasonu. No, są zawodnicy, którzy po prostu jest październik czy listopad w Polsce i oni dalej jeżdżą po 3-4 godziny i po prostu jeżdżą. To jest dla mnie dziwne, osobiście dla mnie. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego?
A tak, no masa rzeczy. No dobra, ale dla mnie, na przykład, chcę dopytać, jakieś pikantne rzeczy. No pikantne, nie. Jest no to impreza, idziecie po prostu w czuk, no, czy nie? No, tak, nie ty, zdecydowanie. Nie, ja oczywiście nie, bo nie wolno i to jest nie tak, ale za tym to słowo tutaj pierwsze, tak. Jakie? Kultura, tak? Ale no jeżeli możemy tak powiedzieć, to jest czas, żeby się odchamić też. Mhm. No jakby ja... Często robię, tak jak mówię, ja sobie przeciągam o ten tydzień od momentu, jak już chcę wrócić na rower, bo muszę w sobie zbudować taki dół moralny, że już naprawdę przegiąłem pałę i wtedy mi się lepiej wraca do treningów, bo nie mam takiego, że znowu ten rower, tylko że już mnie naprawdę ciągnie, żeby to zrobić. No i u każdego to jest indywidualna kwestia. Ile on potrzebuje, że tak powiem, sobie wygarnąć, żeby się doprowadzić do takiego stanu. No bo żeby wrócić do trenowania na pełnych obciążeniach, musisz być zmotywowany, musisz być zdyscyplinowany, musisz tego po prostu chcieć. Znasz przypadki, w których ktoś wszedł, że tak powiem, w wir off-seasonowego imprezowania. Tak. A pewnie, no to wiesz. I już z tego nie wyszedł? Albo wyszedł, nie wiem, 3 miesiące za późno już sezon uciekł. To można sobie prześledzić kariery kolarzy, którzy się nie odpalili, a zazwyczaj odpalają. To nie powiem, że to zawsze jest ten problem, ale... Pytam o to trochę dlatego, bo znając... nawet zaraz przejdę do tego, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia amatora, ale kolarstwo jednak bardzo wiele wam zabiera z życia w ciągu roku. Takie zawodowe, tak. Na najwyższym poziomie. No umówmy się, to jest dyscyplina trzymana przez cały rok. I domyślam się, że to powoduje, że jak potem sobie przez 3 tygodnie odpinasz wrotki, to odpięcie jest dużo intensywniejsze i mocniejsze niż u przeciętnego człowieka, który krótko mówiąc co weekend to robi, ale delikatnie. Taki odpina wroteczki, tak? Taką jedną wrotkę. A kolarz przez 3 tygodnie, a to są ludzie z tej samej gliny ulepieni, co my w gruncie rzeczy, to nie są ludzie z... No ale to tak samo jak masz swoich kumpli, nie? Masz kumpli takich, z którymi wiesz, że jak powalczysz tydzień w tydzień, to nie dasz rady. Wiem, ale wiesz, chodzi mi o to, na ile ta roczna dyscyplina prawie, 11-miesięczna, wpływa na to, że potem przez ten jeden miesiąc no człowiek się nie kontroluje na przykład, widzisz wpływ jednego na drugie? Nie. Gdybyś nie był kolarzem. Nie, to mi się wydaje, że tak samo. Październik spędzał inaczej? Wiesz. Październik? Ten moment w październiku, kiedy już wszystko można. Ja zmierzam bardziej do tego, że gdyby ty z twoimi, gdybyście z twoimi kumplami wszystkimi byli kolarzami zawodowymi, to ten, który teraz, nie? Ten twój ziomek, który najbardziej imprezuje, to on by najbardziej odpinał wroty w off-seasonie. A ten, który nie imprezuje albo nie pije alkoholu, to by nie pił alkoholu, tylko by poszedł, wiesz, inne rzeczy porobił. To dokładnie tak samo, tylko no jest to u nas... Maraton, tak, jest to u nas bardziej skondensowane w te 2 miesiące, powiedzmy, gdzie faktycznie można sobie wyluzować. No plus wiadomo, no też w sezonie jest taki czas, każdy marzy, ale to się wtedy, nie wiem, parę dni robi dosłownie, więc to, tak jak mówię, tak jak mamy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i po prostu bym to przesuwał tak samo, tylko wiadomo, że ja się zawsze śmieję, że jak kolarz mówi, że je niezdrowo, to on i tak je zdrowo. Bo jak się zastanowimy, dlaczego społeczeństwo jest otyłe i tak dalej, jakby są te wszystkie problemy takie, to ja nie sięgnę w ogóle, nawet chcąc kupić coś niezdrowego, to ja nie sięgnę tak naprawdę po te naprawdę niezdrowe produkty. To nie? Kiedyś Adam Małysz o tym opowiadał, że jak skończył karierę, to dalej nie mógł się przyzwyczaić do tego, żeby nie ściągać panierki z mięsa. Tak. No i to są takie... Zamawia sobie kotleta. Wiesz, no... Mówię, że to są te zbędne kalorie i on całe życie już się tak nauczył, że tego się nie je. Jak, już nie, tak? Nie wiem, kupujesz szynkę, to i tak spojrzę na skład tej szynki. Nie wezmę takiej, która ma 40% mięsa. Zniszczeni kolarstwem ludzie, proszę państwa. Więc to tak to wygląda. To jakbyś mógł teraz w takim razie krótko jeszcze powiedzieć, bo znowu przeciągamy, to jest niesamowite. A co się dzieje potem? Tylko tak krótko, no kończy się ten off-season. Jakie są te pierwsze powolne kroczki kolarza zawodowego, żeby w styczniu w Australii wygrać po prostu już etap? Wygrać to nie wiem, ale żeby się... Oczywiście wiem, że od razu wiecie, jakie macie generalnie... plany na przyszły rok, ale właśnie czasami nie wiecie też z drugiej strony. Generalnie jest tak, że... Są kolarze, którzy nie wiedzą, co będą robić, są kolarze, którzy wiedzą. To już wpływa bardzo na ten okres listopad, grudzień. Generalnie 8 tygodni to jest taki okres umowny, w który buduje się formę startową. Nie szczytową, ale taką startową, że już można jechać. Warto sobie na te 8 tygodni dorzucić 2-3 tygodnie
takiego buforu, że możesz być chory przez ten czas. No bo jednak jest zima, nie każdy cały czas siedzi w Hiszpanii, wyjedziesz, nie wiem, zmarzniesz, coś się stanie, jest jakby szczytowy sezon infekcji. Natomiast, no i powiedzmy, że takie 10 tygodni to jest taki bezpieczny czas, że zdążysz coś tam odchorować i dalej to wszystko ogarnąć. Jak nie jesteś chory, no to po prostu troszkę sobie wyciszasz te treningi, gdzieś tam troszkę schodzisz z obciążeń. A zaczyna się tak, że pierwszy tydzień, dwa, to po prostu trzeba wejść i pojeździć trochę, nie? Nie, w pierwszym tygodniu strzelam 16, w drugim 20 godzin albo 20 i 24, to zależy kto na jakich obciążeniach funkcjonuje, ale mi często trener robi tak, że mówi dobra, ja mówię dobra, zaczynamy, on mówi dobra, to przejedź sobie tyle i tyle godzin, w zeszłym roku tak robiliśmy i po prostu przejedź. Okej, okay, ale bo ty mówisz teraz o swoim indywidualnym treningu, ale jakbyś to przenieść na grunt powiedzmy uniwersalny troszkę, to znaczy... Pierwsze zgrupowanie. Jak one wyglądają? Bo rozumiem, że pierwsze zgrupowania. No tak, to kiedyś było tak, że na pierwsze zgrupowania. Rozumiem, że tam jest bardzo wiele elementów medialnych, że to jest tak, takie zapoznawanie się ze sprzętem, z drużyną, bo to już jest zgrupowanie z nową drużyną. Tak, a kiedyś było tak. Są to dziwne sytuacje, których pewnie jeszcze będziemy kiedyś opowiadać, kiedy koleż w koszulce starego zespołu jeszcze jeździ z nowym, tak? Znaczy już jeździ z nowym zespołem. Musicie się poznać. Kiedyś było tak, że pierwsze zgrupowanie to był totalny luz i faktycznie tam wszyscy zaczynali budować formę. W dzisiejszych czasach, kiedy, że tak powiem, wszystko jakby przyspieszyło i przyjedziesz na takie zgrupowanie, a tam jest Matthew Van Der Poel, który właśnie się szykuje do sezonu przełajowego i on musi mieć z kim potrenować. Wiadomo, że wszyscy chcą na jego tle dobrze wypaść, więc tak naprawdę większość kolarzy przed pierwszym zgrupowaniem z drużyną robi swoje zgrupowanie, żeby właśnie te... Żeby dobrze wypaść przed Matthew Van Der Poelem, którego mogą spotkać. No, Matthew, Gregiem, wiesz, każdy ma swojego Matthew Van Der Poela w drużynie, ale wszyscy jeżdżą, więc wszyscy jeżdżą szybko na tych zgrupowaniach. Jest faktycznie tak, że... Kończy się rower i ma się zapchany kalendarz, jakby grafik dnia tak, że tam jest nawpychane co do minuty jakieś właśnie spotkanie, nie wiem, z dostawcą okularów, bo kaski, bo on nam opowie, dlaczego te kaski są fajne i tak dalej, bo macie wywiady, bo macie masaż, bo macie sesję zdjęciową, bo to, bo jest wieczorek zapoznawczy. Dodajmy, zazwyczaj to się dzieje w Kalpe albo w okolicach, prawda? Tak. Jednak, bo to, i na Majorce. Te pierwsze zgrupowania, bo potem już jadą, jest Majorka, tak, Kanary, część się rozjeżdża już na wysokości na i tak górze, dalej. Ci gorsi jest tak, że jak od pierwszego zgrupowania jesteś w stanie nie zobaczyć kolegi z drużyny na przykład przez pół roku, bo masz tak ułożony kalendarz, że po prostu się mijacie. W tym roku Czarek Benedetti wrzucił, że pierwszy wyścig, który wspólnie pojechał z Jonasem Kochem, będąc w jednej drużynie, w jednym składzie, to był wrzesień. No, więc potem, ale to pierwsze zgrupowanie jest bardzo intensywne. De facto może być i tak, że w ogóle do końca roku nie pojedziesz z kimś, prawda? No, mało prawdopodobne, ale teoretycznie możliwe. No. Wiem, że Michał Kwiatkowski kiedyś, kiedy mógł się trochę tłumaczyć z tego, że jeździł jednak przez rok z Lance'em Armstrongiem, bo to chyba rok był, prawda? No, Armstrong wiadomo, że jeździ do Tour de France, ale to był ten ostatni rok, więc wtedy chyba tam opowiadał, że właśnie w zasadzie się nigdy nie widzieli, nie spotkali. No. Bo tak jest. I zgrupowania były osobne, i wyścigi były osobne, treningi wiadomo, że też były osobne. No to jest ciekawe te pierwsze, bardzo mnie ciekawi właśnie to takie, jak to wygląda, bo mamy to pierwsze zgrupowanie, potem właśnie to już drugie, potem w jakichś podgrupach, grupach. Tak. Ale to już jest taki moment, że jako kolarz jesteś już w treningu, że przyjeżdżasz na to zgrupowanie będąc w treningu, wracasz z tego zgrupowania. Mimo wszystko to jest dalej zgrupowanie z drużyną i tak jak mówię, to nie jest lekkie zgrupowanie, tak, więc po nim sobie 2-3 dni jakby robisz spokojnych, tam troszkę odpoczywasz i dalej jesteś już w treningu, budujesz formę do pierwszych wyścigów. No dobrze, to ja teraz ci bardzo krótko na koniec powiem, jak to wygląda z punktu widzenia amatora, takiego kompletnego amatora typu trzepaka trochę w zasadzie, jak ja, bo wbrew pozorom mam wrażenie, że tu też jest coś takiego jak off-season, to znaczy oprócz tego, że my przestajemy oglądać kolarstwo, bo wy przestajecie jeździć, więc my nie mamy na co patrzeć, poza przełajami cały czas będziemy do tego wracać, to jednak... No jednak zaawansowany amator przejeżdża rocznie między 10 a 15 tysięcy kilometrów, co powoduje, że na tym rowerze spędza tygodniowo między 10 a 15 godzin też, jakby to tak w miarę powiedzmy przekładając. Co nie jest mało, to jest taka praca na drugi etat gdzieś tam powiedzmy, gdy ktoś pracuje normalnie, no to już jest w ogóle bardzo duże obciążenie. Dla takich lenichów jak ja to powiedzmy, no, są w stanie połączyć pracę gdzieś tam jakąś w innych godzinach, ale...
to jest dosyć duże obciążenie, więc wbrew pozorom czasowe. I też takie trochę mentalne, że ja czasami nie pójdę w piątek na imprezę, bo wiem, że w sobotę idę rower. No, mimo, że jestem totalnie amatorem, ale po prostu to lubię. I no i ostatnio też mam trenera, no i on powiedział mi, że muszę chodzić na siłownię. I to jest bardzo ważne, bo o tym no, nie powiedziałem, ale to też jest tak, no. Czas, że w trening, kolasz w trening. Mhm. Na MTB to dużo, na MTB dużo łatwiej jest zadbać o to, żeby siłownia była przez bo cały rok. Ja pracuję, tak? Bo raz, a dwa, że się ścigasz weekendowo, więc zawsze ten jeden dzień, a jak wygospodarujesz w tygodniu, łatwiej ci jest to zrobić, żeby pójść na tą siłownię. W kolarstwie szosowym, jak ci się zaczynają nakładać etapówki na etapówkę i masz między nimi mniej jakby czasu na odpoczynek, to często jest tak, że faktycznie ten off-season i początek budowania formy to jest taki jedyny czas, gdzie jesteś w stanie przez na przykład dwa miesiące regularnie chodzić na A trzeba dbać o całe ciało, ponieważ na rower jest bardzo taki... Kiedyś tego jakby... kolarze nie robili i możecie sobie popatrzeć na ich sylwetki. Tak, no. Moim zdaniem bardzo łatwo, rozpoznać kolarza... Starej daty. Jeżdżącego w czasach, kiedy nie robiono koloru od tych późniejszych. Tak, prawda? Więc to... Bardzo łatwo widać. Warto o tym wspomnieć. Natomiast tak jak powiedziałem, no, nawet przy takich amatorskich obciążeniach, które ja mam i celach, które są śmieszne, typu wjechać w 10 minut na przegibek, jakby się udało, albo prawda... z kumplami na ustawce nie odpaść na pierwszej górce, bo takie mam cele. Ale mimo tego, to zaangażowanie jest takie, że już przy tym wypada sobie zrobić trochę przerwy w miesiącu, zrobić sobie luźniejszy miesiąc, kiedy mniej jeździsz na rowerze, jakiś tam tlenik 3 godziny w tygodniu, jakaś siłownia. No i umówmy się też innego. Może nas... i też kwestia głowy, która nawet, jeszcze raz, wiem, że to zabrzmi bardzo dziwnie dla wielu z was, ale jak już tam jeździsz, trenujesz, to ci trochę zabiera miejsca w głowie, jakaś koncentracja się pojawia, którą możesz sobie... No i umówmy się, listopad to nie jest taki miesiąc, w którym zbierasz się generalnie do roboty i odpalasz nowe projekty, jest, to miesiąc, jest super. Jest to miesiąc, w którym najłatwiej zostać wypieprzonym do rowu przez ciężarówkę, bo jest kałuża, jedziesz środkiem drogi, bo inaczej się nie da. Słońce jest nisko, to też jest istotne. Nie ma światła, jest zimno, łatwo się przeziębić. To jakby, jak możecie sobie zrobić te parę tygodni luzu, przerwy na rowerze. Idźcie to sobie na basen. Zróbcie, bo potem ten rower będzie was bardziej cieszył, jak wrócicie. Zupełnie chyba tak to jest. No. Zdecydowanie. Więc to tyle, szanowni państwo, jeśli chodzi o off-season z punktu widzenia przede wszystkim zawodowca, z punktu widzenia amatora, kibica. Naprawdę ja bardzo lubię, i to już tak zakończę tym, ja uwielbiam, nie powiedziałem tego wcześniej, ja uwielbiam ten styczeń i te wyścigi w Australii. To jest chyba mój ulubiony wyścig, szczerze mówiąc, Tour Down Under, bo jestem w końcu głodny kolarstwa. Znaczy ja mam serio coś takiego, tak, że ja na przykład w tym roku, przyznam się wam, mimo że tworzymy kulturę kolarstwa, ja nie oglądałem Lombardii, oglądałem końcówkę i jakąś powtórkę, bo mi się już trochę nie chciało, że ja się przejadłem po raz i tak to mam prawda. Co roku. Nie lubię tych włoskich wyścigów pod koniec roku, bo one mi się zawsze już... Tak. Już jestem przejedzony, ja już wiem, że jest po Vuelcie, już ta Vuelta nam w tym roku już totalnie podniosła jeszcze, te emocje były takie do końca, tyle się działo. Więc miałem takie, dajcie już trochę spokoju, ja chcę poczekać, niech będą sobie transferki, niech będą takie, wiesz, te wszystkie różne inne rzeczy, które się w kolarstwie dzieją, poza tym, co się dzieje na szosie i rywalizacja. I uwielbiam potem ten moment w styczniu, kiedy widzę te nowe stroje, kiedy są jakieś nowe twarze, nowe malowanie rowerów, Czasem są w ogóle nowe drużyny. Ja nie zapomnę, jak było nowe CCC, w którym byłeś chyba, a ty byłeś wtedy w Tour Down Under? Nie. Wygrał etap Paddy Bevin, którego w ogóle był wtedy w super formie i on, myślę, że wygrałby ten wyścig, gdyby nie Kraksa chyba na czwartym etapie, czy tam piątym. I pamiętam, że oglądałem to w nocy, tam nie było chyba transmisji w Eurosporcie, gdzie indziej. No, jakby mało który wyścig mi tak zapadł w pamięć, jak tamto Tour Down Under, gdzie się uczyłem na nowo tych składów CCC, gdzie właśnie ten nagle jakiś gościu, Patrick Bevin, Paddy Bevin, nowa gwiazda, on będzie dla nas wygrywał. To nic nie wygrał już do końca jazdy w CCC, ale super się to oglądało. Drugi na czas na Vuelcie, z takich jeszcze był fajnych jeszcze chyba tak. On czy Will Barta? On. A Will Barta chyba też był drugi. Ale to później. Później, chyba tak. No dobrze, to lekką kłótnią, ale tylko lekką. Liczymy na koniec. To było CPK, ale kończymy na koniec pierwszej części i na początek ostatniej, drugiej części, bo teraz wasza ulubiona część po ostatnim odcinku, być może już wiemy, czyli Q&A, czyli wy nas pytacie, a my odpowiadamy. Andrzej Chojak, 76, pyta, co wy o tych gravelach sądzicie? Moda czy... No to bardzo ja... ładnie odegrać pytanie, chciałbym ci to. Bardzo ładnie, to prawda. Co było tych gravelach?
Sądzę, że to na pewno jest pompowane przez na pewno jest pompowane przez producentów, ponieważ chcą mieć kolejny produkt, żeby po prostu wsadzić na rynek i żebyśmy my chcieli to kupić lub na tym jeździć. Natomiast myślę, że w przeciągu 2-3 sezonów to się już tak unormuje, że będziemy wiedzieli, z czym to się je, kiedy się na tym ściga, jak się na tym ściga. Organizatorzy będą wiedzieli, jak robić wyścigi gravelowe, więc sądzę, że mam mistrzynię świata na gravelu i ciężko powiedzieć, żeby... No, waży ta koszulka. Mistrza świata zawsze waży i to jest fajne. Ja myślę, że ewidentnie moda, ale pozytywna moda. To znaczy, ja nie widzę nic złego w określeniu moda. To znaczy, jak coś jest modne, to najczęściej to jest fajne. No i jakby ja się cieszę, że rośnie kolarstwo i że rośnie też na tej płaszczyźnie gravelowej. Chyba najbardziej zresztą, szczerze mówiąc. I to jest jakaś taka inna forma kolarstwa, romantyczna, trochę taka survivalowa czasami. I co prawda mi obca, bo ja nie jeżdżę na gravelu i jakoś się ciągle wzbrajam. Ale niech będzie, niech rośnie. Nie, niech absolutnie tak. Tak. To jest fajne kolarstwo, tak jakbym miał je szybko określić. No to jeszcze w temacie Oliwia Krolicka pyta nas o najładniejszą gravelową trasę w Polsce. This guy. Bo ja nie wiem. Polecam Lasy Rudzkie i okolice Sierakowic, Rud Raciborskich. Ponieważ tam mieszkam i jest super. A wszystko dzięki pożarom, które w 94 strawiły większość terenu między Gliwicami a Raciborzem i zrobili tam turbo dobre drogi szutrowe, ja osobiście nie drogi znam. Pożarowe. Także tam naprawdę warto, no i pewnie Warmia i Mazury, bo tam jest więcej szutów niż asfaltów. Ja tylko dodam, że możecie napisać do człowieka, który nazywa się Krzysztof Puchałka. Tu powinien się wyświetlić jego profil na Instagramie. I to jest człowiek, który w okolicy Bielska Białej, między Bielskiem a Cieszynem zna prawie każdą ścieżkę gravelową. On was poprowadzi i na pewno zna bardzo dobre. I do Makitka oczywiście. Stachu pyta nas o etykietę na ustawkach i co kiedy jestem za słaby, żeby prowadzić grupę. Co i kiedy jestem za słaby? Co w sytuacji, kiedy jeżeli... jesteś słaby, żeby nie prowadzić grupy, jeżeli jesteś tak, słaby, to nie prowadź grupy. Pewnie też nie dojdziesz. Nie, generalnie jest tak, że możesz wyjść i nie zrobić tego przez 5 minut, ale przez minutę albo przez 10 sekund, po prostu nie... Pytanie, czy prowadzić grupę, czy wyjść na zmianę, tak. Bo prowadzić to trochę się kojarzy z tym, że to jest ustawka z gatunku Coffee Ride i ktoś prowadzi, bo zna drogę. Tak, jeżeli to jest ustawka w stylu takim, że faktycznie ktoś zwraca uwagę na prędkość, to wyjdź, utrzymaj prędkość, jak czujesz, że cię to męczy, czy to jest 5, 10, 15 sekund, czy 10 tyle, minut. Tyle, że jak jest podwójny wachlarz, co ja ostatnio w tym sezonie po raz pierwszy musiałem się z tym mierzyć tak bardziej na poważnie. Powiemy o tym. To, tak, to kiedyś zrobimy ten odcinek. Tak. To już się robi to bardziej skomplikowane, tak. Bo tam nie wystarczy wyjść, wystarczy już trzeba ale wiedzieć, myślę, jak że jakby ustawki, jak każde takie społeczne bytowanie, no jeżeli jesteś na nich nowy, to tak. Może na początku wyczuj sobie temat, znaczy, zobacz co i jak i natomiast jeżeli nie jeździłeś w grupie, to rzeczywiście nie pchaj się na środek, tak. na początek, bo to może jednak być niebezpieczne dla innych, no bo jeżeli co, tak, ciebie coś zaskoczy, to może zaskoczyć tych ludzi za tobą. Najlepiej jest obserwować. Ja pamiętam, że jak byłem na ustawce pierwszy raz w życiu, to oczywiście zbraniałem się absolutnie i ustawki na czoło, ale starałem się jak najwięcej obserwować, no bo właśnie. Widzisz, że ci goście coś pokazują, to pokazuj to samo. No. Ustawki mają to do siebie, że są ustawkami, czyli są... Co tydzień, wszystko ten sam dzień, więc to nie jest tak, że jeżeli na tej jednej pierwszej twojej ustawce, nie wiem, nie wyjdziesz do przodu, to za tydzień jest szansa, także spokojnie, lepiej się w to wdrożyć. Lepiej, żeby cię ktoś, brzydko teraz powiem, opierdolił za to, że nie dajesz zmian, niż żebyś wywalił całą grupę na przykład na zakręcie, bo czegoś nie pokażesz. Więc, dokładnie. No, tak. Little by little, step by step, jak to mówił Leo Benhacker. Pięknie to powiedział wtedy, krok po kroku, wtedy jeszcze dodał. No to teraz nawiązanie i do ostatniego pytania i do dzisiejszego odcinka. Pytanie od Podglądam, czy zrobicie jakiś event, ustawkę na wiosnę i czy istnieje kolarstwo poza szosą? Na wiosnę tak. Możemy no, to... Myśleliśmy te palce, które i tak już są ucięte, dam sobie uciąć jeszcze raz. Zrobimy. Że zrobimy. Na wiosnę mieliśmy zrobimy. Robić nad jesienią, ale chyba... Ale Michał nie lubi, jak jest zimno. Tak. I czy istnieje inne kolarstwo poza? Poza szosą? No, istnieje, jest RTB, bo... jest gravel, jest naprawdę i i czego by nie było jeszcze. Także idziemy do domu, dziękujemy, do widzenia, dzięki. Cześć, piszcie do nas, kochajcie nas, subskrybujcie. Komentujcie. Subskrybujcie. Odpowiadajcie na komentarze. Subskrybujcie. I subskrybujcie. Jak się chce, to się ułoży.